Cześć wszystkim, jestem Chino, a to jest The Evil Within The Executioner. I troszeczkę sobie zainwestowałam, no może to kopnąć. Dziękuję. Zainwestowałam sobie w kilka rzeczy, co mi tak ścięło, dobra. I idziemy, ruszamy przez mroczną dziurę z dupy za naszą córką. Zasklepiło mi się. Wiedziałam, że mi się to zasklepi. Córeczko? Czy to ty? Powiedz, że to jesteś ty, a nie żaden wstrętny potwór. Mroczny otchłań. Nie idź tam. Czuję się trochę jak w Silent Hillu. Cóż nas tam czeka? Nie podoba mi się to. Ale zobaczymy. No, sejfu głowy trochę szybciej szarżuję, bo go ulepszyłam. Indiana Jones, yeah. Indiana sejfuś. Cóż mi tu mamy? Pamiętnik. Córki numer 8. Co tu robił mój lekarz? Widziałam go, jak szedł korytarzem. Tylko teraz pytanie, biorąc pod uwagę tajemniczą notatkę znalezioną na zwłokach rodziców Ruwika. Czy tu chodzi o Ruwika, czy o Jimeneza? No cóż. Zaraz się przekonamy zapewne. W tej lokacji była Laura. Tak, w tej lokacji na pewno była Laura. Kurde, jak mi tu brakuje latarki. Czy ja... Boże, coś trzasnęło. Czy mogę to rozwalić? Nie, nie mogę. I co ja mam tu? Aha, pewnie tak, po tym mostku. O Boże! Co to było? Jezus Maria, dobra. Przenosimy się. Tak, skręcaj sobie kark sejfu głowy. Okej, dobra. To teraz tak. Rozwalimy sobie pydełeczkę. Okej. Mamy jakieś żetoniki. Sobie trochę poekspiłam w tamtym tajemniczym pokoju, który był na korytarzu. I... znaczy w głównym holu, co była ta dziwna, mroczna dziura. Trochę sobie tam poekspiłam i poulepszałam kilka rzeczy. Apteczki nie potrzebujemy. Odblokowałam jakieś osiągnięcie pod tytułem wtargnięcie do domu. Zobaczymy. Aha, tak. Mam nadzieję, że... bo ja widziałam na trailerze, że jednym z bossem jest wielki, dziwny gówno z parkingu. Mam nadzieję, że go jednak za szybko nie spotkamy. Dobra. To schodzimy na dół. Dym. Mroczne... mroczne flaki parujące złem. Ej, 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 ej. Cóż nas tu czeka? O, widzę notatkę Mobiusa. Tutaj zaklejone coś. I tutaj mamy żetoniki. I tutaj, czy tu mamy zapis? Tak, tam będzie zapis. Nie to! To chciałam. O dobra, tu jest list. Pamiętnik córki numer 9. Wiem, że widziałam już różnego rodzaju przerażające rzeczy, ale nie pamiętam ich, więc tak naprawdę się nie boję. Czyli z naszą córką jest troszkę źle.
Niestety. Nie, na razie nie ma sensu nic kupować, dobra. Zapiszmy sobie. Tutaj, tak. Okej. I patrzymy, cóż mamy dalej. Skopniak. Czy tu coś... Nie, znowu pomyliłam guziki. Tu nic nie ma, ale mamy akta... Aha, tutaj też jest dziura do ekspienia. Spoko. I cóż mamy tu. Dyrektywa Mobius numer 05. Wyeliminować obiekt testowy CB205. Żołnierz. Podobnie jak poprzednio, śmierć CB204 spowolniła proces utraty pamięci przez twoją córkę, jednak wszystkie pozostałe obiekty wskazują na bardziej zaawansowany rozkład niż uprzednio. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wydarzenie to doprowadziło także do otwarcia przejścia w samym środku posiadłości. Zlokalizowaliśmy też obiekt CB205, byłego żołnierza. CB205 musi zostać zlikwidowany. Usunięcie pozostałych obiektów testowych pozwoli dziewczynce zachować wspomnienia. Istnieje jednak spore niebezpieczeństwo, że wspomnienia te nie będą spójne. Miejsce pobytu pozostałych obiektów można określić, ale rozkład ich pamięci sugeruje, że mogła u nich wystąpić całkowita dominacja STEM. Pojawienie się nowej lokacji w posiadłości sugeruje połączenie z bytem Ruwika. Może to być śladowy efekt jego obecności. Nie wiadomo, czy jakakolwiek część świadomości Ruwika pozostała w STEM. Dziewczynka znajduje się jednak w tej chwili na prostej ścieżce prowadzącej poza obszar obserwacji. Ta zmiana może wskazywać na wpływ bytu Ruwika. Należy przejrzeć poprzednie akta sprawy Ruwika, a także cele i zamierzenia obiektów testowych, które można wywnioskować z ich indywidualnych transkrypcji. Dziewczynko, nie idź tam. I ciekawa jestem, kim jest ten CB205. Dobra, zobaczymy. Czy się przekonamy. Skoro żołnierz. Nie kojarzę szczerze nikogo takiego. O, dobra, tu gdzieś będzie coś do odkrycia, ale na razie sobie tu porozwalam rzeczy. Dobra. Oj no. O! Gdzieś mamy list. Pamiętnik córki 10. Nie wiem, co mam robić. Wciąż zapominam imiona mamy i taty. To się wydarzyło już z 5 razy. Nie wierzę, że mogę zapomnieć coś takiego. Powinnam sobie je chyba wytatuować na ramieniu. Z naszą córką dzieją się złe rzeczy. Bardzo złe rzeczy. Nie. Znowu nie ten guzik. Przepraszam. Nefe flaki. Dobra. Boże, coś tam się piekli. Aha, tam są pułapki. Będzie trzeba uważać, bo nasz sejfogłowy nie jest za bardzo... Jakiś mądry. Wow. Może tutaj się skitram. Biegnij! Szarżuj sejfogłowy. Nie. Znowu nie ten guzik. Wydawało mi się, że coś tu wibruje, ale... Cóż. O, córeczka! Siema! Czy ona z kimś tam... Nie. Nie, ona stoi sama. Boże, ja myślałam, że tam... Ona z kimś tam jest. Dobra, weź to. Córeczko! Tak, ty jesteś duchem, więc ty możesz sobie spoko przechodzić. Nie mogę? Dlaczego nie mogę?
tutaj coś nie. Tutaj nie mogę nic. Uważaj, sejfuś. Uważaj. Ty nie jesteś z tytanu. Mimo wszystko. Cóż ona nam zostawiła? Wynik córki 11. Panie doktorze, pamięta pan mojego tatę? Ja ci na to pytanie nie odpowiem. Tu jest apteczka, ale jej nie potrzebuję. Tam jest CB205. Kim on jest? Zaraz się przekonamy. Ale... na chwilkę wrócę. Okej. Okay. Standardowe sprawdzenie, czy Fraps ma się dobrze. Nie, tu nic nie ma. To jest człowiek piła z rakietnicą, więc to jest CB205. Dobra. Owiek CB205, żołnierz. To miejsce jest jak sen na jawie. Tutaj nigdy nie jestem zmęczony, mogę walczyć wiecznie. Te trepy są głupie, ale nie poddają się, gdybym tylko jakoś zdołał ich wziąć w cugle. Mam już trochę dość tych tłumoków, ciągle daję im popalić, ale cały czas pojawiają się kolejni. Ktoś tam mnie obserwuje, nic na mnie nie macie. Mogę tu robić, co mi się żywnie podoba, może zabawię się z granatnikiem przeciwpancernym. Dawajcie, dziady, mam amunicję pod dostatkiem. Czuję, jakby w mózg wbijał mi się sopel, próbują odebrać mi myśli. Nie jestem jednym z was, nikt nie dał mi rady do ataku. Dobra. Pokonaj sadystę z RPG. Dobra. Zobaczymy. A znowu jesteśmy w lokacji, w której był Józef. To coś czuję, że nie będzie należało do łatwych walk. Nie! Zostaw mnie! Tu nie możesz strzelać, bo ty mnie tu nie widzisz. Prawda? Kurdens. Zostaw mnie! Wystawcie mnie, ja chcę ubić tego Dekla. Wow, spokojnie, spokojnie. Panie, człowieku piło z rakietnicą, nie uciekaj ode mnie. Kurde. Gdzie on, ała? Gin, szmato. Boże, gdzie on jest? Wieśniakami się nie przejmujmy. Gońmy sadystę. Dobrze, że sejfuś się nie męczy. Zostaw mnie. Gin, szmato. Ja go będę tak gonić. Fajnie, śmiesznie. No. Zostaw. Wow, mnie. Ała! A chciałam powiedzieć, że jeszcze... ani jednego obrażenia mi nie zadał. Gdzie ty jesteś? Ała! O, no tu! A ty, wieśniaku, idź sobie. Nie dostaniecie mnie! Gin! Umieraj! Na śmierć. Rozumiem, że cała walka będzie tak wyglądać śmiesznie. Chodź tu, ten jeden smutny wieśniak. Gin! Co? Gdzie ty jesteś? O, no tu, kurde, nie lubię tej perspektywy pierwszoosobowej. No już, chodź tu.
Dobra, zaraz go ubiję. Co? Skąd ty wziąłeś piłę? Skąd ty wziąłeś piłę? Nie. Miałeś mieć tylko... O! Miałeś mieć tylko rakietnicę. Wow, nie. Z drogi, dobrze, że sobie po głowie się nie męczy. Miałeś mieć tylko rakietnicę, szmaciarzu. Dobra. Jest tam, dobra. Złapał się. Gin. Nie. Sej po głowie, ślepaku. Wow. Tak, weź swoich kolegów. Ała. Dobra. Spokojnie. Tylko nie część. Ja chcę apteczkę. Nie! Zostaw mnie. Zostawcie mnie, szmaty wredne. Boże. Jeszcze jedna. Dobra. Gin! Umieraj! Jeszcze nie umarłeś? Nie! Ała! Szybko! Sejfuś! Umrę zaraz. Zajebiście. Tylko teraz apteczka by się przydała. Ile pieniążków dostałam. Granatnik przeciwpancerny, teraz dostęp do sklepie, zajebiście. I... Znajdź akta Mobiusa, dobra, za chwilkę. I za momencik je znajdziemy. Tu była gdzieś, wiem, że była gdzieś tu apteczka. Wiem, gdzie była apteczka. Apteczka była tam, gdzie zapis. Więc ją weźmiemy. Był. A nie, tu jednak nie było apteczki. Musimy znaleźć apteczkę koniecznie, bo inaczej zginiemy. A tego bym nie chciała. Bardzo bym tego nie chciała. No wiem, że tu są akta. Zaraz, wiem gdzie była apteczka. Apteczka była tutaj. Tak, serducho ci wali. Sejf o głowy. Nie wiem, czy warto tak ryzykować po tą apteczkę. Dobra. Po drodze pewnie jakąś znajdziemy. Się wracamy. Dobra. To może pójdę jeszcze zapisać tutaj. Zaraz wyjmę te akta. Dobra. Teraz nie, na razie nie. O, może na tym. Tak, tutaj chcę nadpisać, spoko. Dobra. To idziemy teraz po te akta. I zobaczymy, cóż my tu mamy. Dyrektywa Mobius numer 06. Wyeliminować obiekt testowy CB210. Pacjent psychiatryczny. Wpływ żołnierza został zatrzymany. Udało nam się też określić położenie twojej córki. A także twój kolejny cel. Dominacja stem na twoją córku dramatycznie przyspieszyła. Niedobrze. W momencie, w którym całkowicie się poddał, ocalenie nie będzie już możliwe. Musisz znaleźć, zlikwidować pacjenta psychiatrycznego CB210. Nie wiadomo, czy nagłe przyspieszenie dominacji stem jest spowodowane przez CB210, czy jakąś pozostałość Byturwika. Istnieją śladowe dowody jego obecności, ale póki co nic nie zostało potwierdzone.
Zbadamy dane dotyczące incydentu z Rubikiem, aby zweryfikować założenie, czy zmniejszenie ilości obiektów testowych spisze pozostałe do rdzenia. Erozja pamięci dziewczynki jest nieunikniona. Ale formułujemy właśnie nową hipotezę, która bierze pod uwagę ostatnie wydarzenia. W Pinisach pod posiadłością przesył danych będzie utrudniony. Pozostały dwa cele, ale uzyskanie danych, dokładnych danych będzie trudne. No cóż, mówi się trudno. Tak, idź tam, dziewczynko, mała. Znajdź drzwi do CB210, one są tutaj. Dobra, i z kopniaka. Dacie mi apteczkę, prawda? Ja chcę apteczuniu, nie. O, tu coś jest. Mamy list. Pamiętnik córki 12. Nie mogę przestać się trząść. Nie pamiętam twarzy taty. Powoli zapominał, kim jestem. Wokół tyle potworów. Właściwie już nie obchodzi mnie, czy mnie dopadną. Ale chciałabym przynajmniej jeszcze raz zobaczyć tatę. Nie martw się, spróbujemy cię znaleźć sejfogłowy. Weź schudnij, czy coś. Aha, dobra, mamy się przenieść tam. Smuteczek. Aha, niewidzialny wieśniak, spoko. Znajdź niewidzialnych za pomocą skanera pamięci. Super, ale ja bym chciała apteczkę. Tam jest apteczka. Dobra. Wow! Dobra, weźmy apteczkę. Gdzie ten tutaj polazłeś? Ono tu! Ej, nie dos... Patrzcie, jaka szmata. Dobra, nie będę sobie nim na razie zawracać. Weź to. Niewidzialny. Gdzie on jest? Słyszę go, ale go nie widzę. Szarżuj. Dobra. Nie będę sobie zawracać nim głowy. Nie mogę przejść, dopóki go nie rozwalę, tak? Dobra. Gdzie są moje piękne pułapki? Gdzie ty jesteś? Złapał się! Yeah. Dobra. No i teraz raptem mogę przejść. Super. Dobra. Nie wnikam. O, super. Dał mi apteczkę. Dawaj. Dziękuję. Coś tu jeszcze wibruje, nie? Dobra, no to idziemy sobie dalej. Idziemy sobie dalej, tu jest CB210. I są żetoniki. Są żetoniki. To jest wielkie dziwne gówno z parkingu.
Dobra, to może na następny odcinek, bo coś czuję, że trochę mi to zajmie. Także pa, pa.